Niektórzy z was mogą jeszcze pamiętać starą maskotkę Wojana. Wyglądała ona w ten sposób i na Wojan Shopie była przez określony czas, a potem magicznie zniknęła. Nie było jej przez prawie 2 lata. Przez ten cały okres pracowaliśmy nad tym, aby tą starą maskotkę zmienić, odświeżyć jej wygląd, sprawić, żeby była znacznie lepsza. I udało nam się. Po 2 latach możemy oficjalnie pokazać wam naszą nową maskotkę Wojana. Wygląda ona w ten sposób. No spójrzcie, czy ona nie jest przecudowna. Naprawdę długo nad nią pracowaliśmy, no i taki efekt piękny uzyskaliśmy, który moim zdaniem jest po prostu nie do podrobienia. Ta maskotka jest większa od poprzedniej, ma 26 cm wysokości, jest zrobiona z bardzo miłego materiału, idealnego do przytulania. No ta maskotka jest po prostu świetna i jest od teraz dostępna na Voyanshop, dlatego wbijajcie i sprawdzajcie. Ostatnio jak maskotka się wyprzedała, to nie było jej przez 2 lata. Także śpieszcie się, póki ta maskotka jeszcze jest. Wbijajcie na Voyanshop .pl i sprawdzajcie nową maskotkę Voyan Team. Mama, tata, czekaj, czy to są moi braciszkowie? Co jest? Mam brata Tostera. Czy to jest Toast? Mr. Toast brat. O co chodzi? Do czego on ma takiego skina? O, mam drugiego brata. Siema. Ej, trzeciego... Czekaj, to jest brat? A, nie, to jest po prostu jakaś zabawka. Siema, hejo. A gdzie jest nasz tata? Halo, halo, co tu się wyrabia? Dzieciaki, co wy tu robicie? Przyszedł tata, dobra, trzeba się ewakuować. Biorę szybko w synek, mam pytanie, czemu twój brat jest tostem? No i właśnie się stostował. Stostował się na amen. Ej, a co on robi? On próbuje... Ej, o nie, wziąłem go i co mu chyba zrobiłem? Zostaw, proszę, nie jeździmy na tym... Czemu ty chcesz jeździć na tym koniu? Zostaw mnie. No, zostaw. Dobra, idziemy na spacer. Chodź, pójdziemy na spacer. Jest ładna pogoda. Trzeba wyjść i skorzystać z ładnej pogody. Ej, co jest? Ej! Co ty robisz? Całkiem przypadkiem wyleciałem na ulicę. Całkiem przypadkiem. Nigdzie nie idziesz, proszę bardzo. Ja tutaj zostawiam ciebie tutaj. Ło! Ale ci... kupa. Strzeliłem ci, kopa. Teraz ej, dobra, rzucamy kostką, dobra? Ile wypadnie? Dobra. Ej. Jak wziąć tą kostkę? Co ty robisz? Nie da się. Musisz w nią wlecieć, patrz. No dobra, to ja wlatuję w tą i będę miał 6. Dobaj. Uwaga, 6. No co? Dawaj, daj. O, co dobra. Ty robisz? Patrz, rzuciłem. Ja mam inne kostki niż ty, muszę dać ci kamień. Tylko nie jest tego kamienia, dobra? Dawaj kamień. O, masz kamień. Masz nawet więcej kamieni. Po co mi kamień? O, ja wiem, no nie wiem, może na przykład, możemy się pobawić na przykład rzucanie kamieniem. O, no to ja na przykład wrzucę... Ojca wrzucę, no ej! Ale tak się nie robi! Co ty robisz w ogóle? Ej, zjadłem kamień! Ej, dobra, nie, nie jemy kamienia, idziemy na spacer, proszę mnie tutaj nic nie... Ej, robię się jakiś kolorowy, dobra, chodzę. Ej, zatrzymaj się! Dziecko, to ojcu, zatrzymaj się! Czy ty widzisz tam? Co? Na ulicy, na końcu ulicy. Co? Laser? Tego kota! Kota? No nie widzisz tego baneru z kotem? Baner z kotem? Nie, ja widzę laser, baner z laserem. O nie, to ja widzę kota, ty widzisz laser, to jest podejrzane. Dobra, ja stąd wychodzę, słuchaj, ja idę jako dziecko tutaj na górę i słuchaj... Nie. Ej! Ty chyba se jaja robisz! Co mi się stało? Ja chyba jestem porażony prądem po tej... O! Ej! Tu można latać? Dobra, ja sobie... No. Nie mogę skakać! Dobra, zjem kamienia, już będę mógł skakać. Zjem kolejnego kamienia, robię się zielony! Zobacz, co to jest! Ciasteczko! Ale mi niedobrze, robię się bardzo zielony! Dlaczego zamieniłeś się w paliona? No właśnie, śpiewam zielone, zielone! Zielony! Ej, dobra, wychodzę stąd! Ja mam dla ciebie lepsze rzeczy. Ej, ja muszę, będę cię tutaj pilnował, jestem twoim tatą, więc muszę pilnować. Proszę nie... O, szczur! Jem szczura! Zjadłem szczur. Jak ty mogłeś... Ty jesteś teraz zwykły, ten szczur chyba był dobry. Bo chyba wyżygałem coś, tak mi się wydaje. Nie. Tak daj mi moje działko do strzelania. Nie dostanie żadnego działka do strzelania. Dostanę, dobra, moje działko. Patrzcie. Robię, o, czekaj, co strzelam mogę. O, zjem opony, zjem wszystko. Robię się zielony. Ale, nie, tak chyba. Być nie może. Tak być nie może, żadnych tutaj. Co ty robisz, wylewasz benzynę? Wylewam benzynę. Ej, co jest grane? Ej, cześć Tościk, co ty tu robisz? Idziesz stąd. Pan nie ma... Tosto tutaj nie jest tego. Ja go biorę na baran. Ej, co jest? Wyjdź, uciekł ode mnie. A ja się obudziłem w jakimś innym miejscu. Co jest? Co? A co to jest? Czekaj, ja ej, u mnie ty leżysz koło samochodu.
Co? Czekaj, co? Co? Ty, ja... ty się przeteleportowałeś gdzieś. Ej, czy ty masz cheaty? Czy ty oszukujesz Kusur Daddy? Co to jest za dziwne dziecko? Ej, to wygląda troszeczkę jak jakaś maskotka. Taka maskotka, jaką mam teraz w ręce. Maskotka Wojana. I słuchajcie, z taką maskotką to ja mogę się bawić. Ha, ha, ha. Tata, gdzie ty jesteś? Ja jestem z powrotem u siebie w pokoju. Z maskotką Wojana. To ja idę do ciebie. Najlepsza bo ja byłem maskotka w garażu cały czas. Ale ciebie to nie było. Jeszcze mnie otworzyłeś drzwi i rozwaliłeś. Dobra. Proszę nic nie robić. Czy jesteś na górze? Może ej, jakiś trening. Ej! Panie Tojcie, co ty robisz? Wow! Co ja ty robię? Ty teleportujesz u mnie, ty masz cheaty. Naprawdę, ty masz jakiś... oszukujesz. Okej. Okay. Zostaw tą zabawkę, to jest moja zabawka z dzieciństwa. Co jest, czemu przegrałem? Ja przegrałem! Ej, braciszku, co ty robisz? Bracie, opanuj się! A ty co robisz? Co to? Dzień dobry, dzieci! Chcemy dzisiaj z wami pograć w piłkę plażową. Ty, tata, ty sobie lepiej odpuść, bo zaraz cię strzelę z tego. Uwaga! Czego? Nie trafiłeś! A co jest w tej szafce? Ej, przyczepiłem na, tam na szafie, dobra. Ej, patrz! Patrz, jestem w szafie, jestem w szafie! Tak, jesteś w szafie, a mnie już nie ma w tym pokoju nawet. Ej, przeteleportowałem się w tej szafie! Jeszcze to jest! Gul, 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 gul! Ale mi niedobrze, robię się znowu zielony! Muszę się uratować! Zacząłem żygać! Ble, ohyda! Proszę tak nie robić, to nie jest dobre! Ohyda! Ej, jaki komputer gamingowy, ty! Ale... co ja z nim zrobiłem? Zostawiłem go na ścianie! Nie! O, patrz! Mam jakieś coś takiego? O, dostałem w głowę od ciebie! Oj, co się z tym stało? Czy to jest niszczarka? To jest niszczarka! O, mygy! Papers... dobra, co ja robię? Cześć! Ej, ktoś mnie bije co chwilę! Inne twoi bracia mnie biją! Ej, co ta... co ja z tą niszczarką robię? Ej, o co chodzi? Dnek! Proszę wrócić do taty, gdzie ty jesteś? Ja chyba zmieniłem się w niszczarkę. Ej, możesz odpiąć tą niszczarkę. Ej, przyszedł mój braciszek. Co on robi? Czekaj, a gdzie ty jesteś? Jesteś w kuchni? Nie, w pokoju na górze. A, no to idę do ciebie. Oła, przewróciłem się, ale biegnę do ciebie. Ej, skoczył na tą niszczarkę mój brat. Został tą jak niszczarkę. To? Ej, czemu wy jesteś tacy niegrzeczni? Odepniesz tą niszczarkę? No idę, idę, idę. To? Odepnij tą niszczarkę. Odepniąłem. Ja cię kręcę. Co to w ogóle ma znaczyć? Byłem proszę tak nie robić. Niszczarką. Ej, mój piesek! Co on co robi? Jest? Proszę tak nie robić. Ty grasz z dwoma palionami. Co tu się dzieje? Wszyscy jesteśmy palionem. O co to chodzi? To jest wspólnie. Zielone, zielone, ej, zielone. Czemu zielone, on lata zielone po suficie? Ej! Bo to jest ten piesek. Ogólnie to jest Rudolf. Znasz Rudolfa? Rudolf? Jaki Rudolf? Dobra, o, renifer taki. O co tu chodzi? Dobra, nie, ja stąd wychodzę. Moi bracia są dziwni. Ej! Ale zbugowana gra, dobra. Nie, cię złapał, nie udało mi się. Ja się odbijam, to jest... ja mam w ogóle jakieś giętkie kości. Ja cię kręcę, dobra, biorę to. A ty masz rękę. Czemu tak wolno biegam? Widzisz, jak ja się zacinam? Nie wiem, ale ja nie wiem, dlaczego zmieniasz się w czerwonego. Teraz ej! Jestem koniec tej świeczki, co ty? Ty jesteś żółty teraz, ej, zamieniasz się w ptysia. Ej, proszę cię zostawić. Dobra, ej! A, dobra. Ja tu rozwalam całą tak, wodę, odkręcam. To... nie! Ale to... sąsiedzi nas... i to... będą źli bardzo. I słuchaj, i zatkam to, o. Zatkam, tak! I będzie pełno wody! Jesteś... tak! Ej! Zakręciłem. Ojciec! Ej, no. Teraz jest sama gorąca ej woda! Parzy no, mnie! Parzy mnie! Wyjdź stąd, wyjdź stąd! O, wyszedłem. Dobra, a co wiesz, to jak jest? Mama będzie zła, jak się dowie? Ej, co to jest? Ja tu też chcę wejść. Ja nie mogę tu wejść, co jest? Gdzie ja wskoczyłem? Halo! Czekaj, czy to jest wentylacja? Możliwe, ale stary, ja nawet nie wiem, gdzie jestem. Ja jestem za mapą! Okej. Ja płynę gdzieś ja dołem. Ja płynę pod domem. I wychodzę. I co to jest? Ej, gdzie jestem? What? O, ja jestem na podwórku teraz. Ej, zalała się cała ta! Cały dom ej się zalał! Czekaj. Co jest? Tsunami, tsunami, nie! Co jest grane? Cały o dom zalałem. Zobaczcie to, tu wszędzie jest woda, ja pływam. Zalałem całą wielkie chatę. W domu. Ale się porobiło, słuchajcie, ale się porobiło. Jak powiem mamie, to zobaczysz, jak wróci do domu, będziesz ją przypał. Aha, dobrze ci, i tata, tak. I nie będziesz grał w gry komputerowe. Ej, tu się tutaj nic nie da. Patrz, czemu on pływa, patrz! Ej!
Mój brat przed domem wybucha TNT. O co tu chodzi? Dobra, wychodzę z tego domu. Ej, co się odwala? Patrz jak woda wylatuje z domu. Ale no żeśmy rozwalili chałupę. Co no nie, jest? Jak ty mogłeś to zrobić? Ja muszę zakręcić tą wodę, bo inaczej to będzie ogromny przypał. Ale przypałowo się robi. Oh my god. Dobra, zamykam wodę, koniec, nie będzie tej... Dynamit? Czemu jest feltowy? Patrz, czemu jest feltowy? Daj mi tą zapalniczkę. Dawaj mi tą zapalniczkę. Co wy robicie, dzieciaki? Nie bawimy się dynamitem! No mamy dynamit, musimy go tutaj... O, odpalić, patrz. Odpal go, odpal go. Dobra. Jak? Co to się robi? Odpaliłem! Go! Trzymam dynamit w ręce! Chodź, uciekam, tata! Uciekam! Chodź, tata! Chodź! Dobra. Wybuchniemy. Lecimy. Dobra. Trzy. Co to było? Ej, nie. Przeżyłeś? Oła! Coś się jeszcze walnęło. Czy przejechał cię auto? Tak, ale ja już nie żyję nawet, stary. Co tu się odwala? Ja cię odrodzę. Ej, czy mi się wydaje, czy wszystko jest jakoś tutaj takie, nie wiem, jakieś niebieskie, o co chodzi? No, ty, wiem, to jest niebieskie. Robię sobie niebieskie. Ten odcinek chyba bardzo wam się spodobał. Tak samo jak spodobają wam się rzeczy z Wojant Team, na przykład takie kozackie puzzle, które ja już zacząłem składać i zobaczcie, jak fajnie się trzymają, widzicie? Dodaliśmy również nową maskotkę Wojana, która wygląda ultra słodko i jest bardzo miła w dotyku. Mamy też wiele innych rzeczy na Wojan Shop, a specjalnie dla was do każdego zamówienia za darmo dorzucamy takie zdjęcie z moim autografem. Tych zdjęć podpisuję dla was naprawdę bardzo dużo, abyście mieli pewność, że robiąc zakupy, na pewno takie ładne zdjęcie dostaniecie do swojego zamówienia. Także jak widzicie, warto robić zakupy na Wojan Shop, to nie? No jasne, że tak. Okej, wbijajcie, pierwsza linia w opisie. Oho, teraz jestem tatusiem. I słuchajcie, właśnie sobie pracuję przy moim autku niebieskim, takim fajnym niebieskie autko. Jak wy chcecie mieć niebieskie rzeczy, to zapraszam na Wojan Shop. Ja na przykład mam teraz niebieską bluzę, która jest ultra cieplutka, ultra fajna, idealna dla was z kozackim wzorem Wojan Team. No i oczywiście przypominam o maskotkach, o kubkach magicznych i wiele więcej. Dobra, ruszamy! Ej! Dobra, ej, zapomniałem mojego dziecka, no właśnie, wyjeżdżamy z dzieckiem, gdzie jest dziecko, czekaj, muszę stąd wyjść i idziemy po naszego Bobasa, gdzie jest nasz Bobas, jestem tatą, więc jestem odpowiedzialnym, to tato, kurczę. Tato, chodź do mnie szybko. Co się dzieje, synu? Czemu ty... ty wyglądasz jeden do jeden jak ja! O co tu chodzi? No bo my jesteśmy, wiesz, no, z jednej rodziny. A łaj! Co mi robisz? Nie jadę! Słuchaj, chcemy gdzie cię... Ej! Gdzie ty chcesz mnie zabrać? Co się ze mną dzieje? Dobra, słuchaj. Tato, chodź ja? Solo. O, co to jest? Co? Co to jest? Ej, dobra, nie rób takich rzeczy jak tatuś. Nie rób takich rzeczy jak bo tatuś. Bo jesteś zielony. Ty stary, to chyba jesteś palionem. Ja sobie psuję płuca w ten sposób, ja... Ale tato, nie pal takich rzeczy, co ty robisz? Ej, poszygałem się, jestem najgorszym tatą chyba na świecie. Nie, przy dziecku takie rzeczy, fuuu, tak się nie robi. Ej, nie, dobra. Przepraszam. Ej, co jest, co? Co jest, masz takiego speeda? Co ja odwalam? Biegam po całym domu! Wywróciłem stół! Zaraz jakaś pomoc domowa tutaj będzie musiała zostać wezwana. Tato? Jakaś policja do ochrony nad dzieckiem. Wszystko z tobą dobrze? Tata ześwirował. Tato, ale ty się będziesz jedno opiekować, a nie ja tobą. To chyba jest błąd w symulacji. Jestem od najbardziej nieodpowiedzialnym tatą na świecie. Oj tak, a gdzie ty jesteś w ogóle? Dobra, już jestem. Siema, synu. Cześć, bo mieliśmy chyba gdzieś jechać, nie? Czy coś? A, mieliśmy jechać, no tak, mieliśmy jechać, chodź, synu. A czemu ty, tata, jesteś zielony? Nie patrz na tatusia, tatuś to nie jest dobry przykład. Dobra, tatuś dobra, chyba dobra. Tutaj... to ja może przejdę tędy, co? Tatuś zablokował drzwi i nie jest w stanie się tam dostać. Tatuś nie wie, jak... O Jezus, tato! Jestem w pudle! O, uratowałem Dziękuję, się. Że mnie wyciągłeś. Nie wiem, co zrobiłeś, zjadłeś szczura. Nie patrz na tata, ale powiedziałem ci, tata robi złe rzeczy. To jedziemy, tata, nie? Ja kieruję, nie? Jedziemy, ja... w sensie, synu, nie. Ej! No to co? Co ty się odwaliło z tym autem? Aaaa, potrąciłeś mnie, synu, potrąciłeś mnie! No ale dlatego, że nie mam prawa jazdy, mam 2 lata, ale to chodź do środka. No dobra, ale to czekaj, muszę odpalić bramę, odpalam bramę, dordady. Odpal bramę, tak jest, i co, ja kieruję, nie? Uczyć mnie, bo ja będę zdała prawo jazdy za 15 lat,
Ej, nie ja ma. Chcę kierować autem. Ojciec jedzie, wsiadaj, pakuj się do auta. No dobra, idę, dobra, już siadam. Ej, no panie, wszystkie drzwi otworzyłeś, dobra, wyjeżdżam. A, tam otwarte, dobra, tato, jedziemy w prawo. Nie tu, tato, na ulicę. Ej, co dobra, ty robisz? Dobra, wyjadę, dobra. Uważaj zobaczymy. Tylko na auta, żeby cię tutaj nie potrąciły. Lewo, prawo, lewo, okej, okay, jest auto. Tato, a czy jedziemy. Ty naprawdę masz prawo jazdy, bo chyba nie widzę. Tak, mam prawo jazdy, nie widzisz tego. Wypadek mi spowodował. Jaki wypadek, za tego wypadku bym nie spowodował. Tato, wybacz tato, ale ja idę do sąsiadów. Idę do sąsiadów, bo oni się mną lepiej zaopiekują niż ty. Nie do sąsiada. Idę do sąsiada, bo sąsiad ma pewnie lepszego Passata niż ty. Co? Ale teraz tato obrażasz, chodź tu. Nie, mały ja idę do sąsiada. Ej. Obraziłeś, jak to lepszego Passata ode mnie? Ja mam najlepszego Passata. Dobra, ja proszę mnie zostawić. No dobra. Tato, ale trochę to dziwne, że ty ciągle się przewracasz. Jakie problemy z chodzeniem? Może lekkie mam, a co? A wyglądasz jakbyś... chyba masz... nie wiem, dziwny jesteś, uciekam od ciebie! Co to jest za obraz? Czy to jest obraz mojego dziadka? To jest mój pra-pra-dziadek. Jak ja tu skoczyłem? Ja też chcę skoczyć! Ale ty nie możesz... Tato! Jesteś za młody, Smrodzie. Mogę, patrz, ja mogę na trapu nie skakać. Smrodzie. Jesteś za młody, nie, Smrodzie. Nie mów tak do mnie, tato. Jesteś za młody, Smrodzie. O, jestem! Tak? No to patrz to. Co? O, lampa. O. Ej, to za moją lampę! Za to moją lampę! Moja lampa. Ej, co jest? Ej! Ej! Zabrałeś mi lampę! Jak my to naciągnęliśmy tak mocno? Cyk! Nie wiem! Nie, ja muszę zjeść to szkło, ono wygląda na mega smaczne. Nie jest tego szkła, dobra. Ej, no co ty się odwala? Jestem cały zielony. Ej, dobra, ta lampa. Co tu się odwala? Co tu się odwala? Dobra, że zostawię to. A to? A ja mam pytanie. To, możesz wyjść do mnie na górach po schodach, proszę. Jasne, idę, synu, jasne. Wiesz co? Widzę, że tutaj masz soczki jakieś, mogę się napić soczku? To jest dla taty! Ej, no tato, ja też chcę się napić soczku! Dobra, ja zjem całe szkło, które tutaj jest tylko po to, żebyś ty nie musiał go jeść. Ej, co ja zrobiłem? O, jakie miłe, ja też ci pomogę, wiesz co, żebyś... O Jezus, jadę szkło. Mogę kupić coś tatowego. Dobra, czekaj, kupmy burgera. Dobra, czy ja mogę kupić burgera? Order in 3, burger. 2, 1. O! Przyjechało chyba coś. O, idę, odbiorę! Ej, tato! Gdzie jest jedzenie? O, tu jest jedzenie, zobacz! Tato, czy coś się pali na dworze, czy mi się wydaje? Nie, wydaje ci się, synku. Zobacz, ile burgerów kupiłem. Jemy burgery! Niam. A bym sobie zjadł takiego burgera, wiesz? Ej, co ja zrobiłem? Ja bym sobie zjadł takiego burgera. A dobra, czemu ty masz kółko do pływania, a my jemy burgery? Ej, nie jedz tyle tych burgerów, to trochę za dużo. Dobra, a, mam patrz pomysł. Patrz to, podnoszę, wyciskam! Tak? No dobra, to czekaj, ja kupię coś tutaj jeszcze. Łapę wielką! No dobra, to ja kupię... Ale mam łapę! A co można... indyka kupię. I kupię... do trenowania kupię. Tak, będziemy trenować! To kupię. I słuchajcie... I to kupię, dobra. Bo mi się marzy, tato, żeby być w przyszłości kulturystą. No, trenuję, jak twój tatoś trenuje, zobacz. Uś. Pudzianowski to mój idol. Uś. Nie, twój tatoś powinien być twoim idolem. No dobra, a po co ci coś takiego? Dobra, strzelam tu. Teraz gra. Co po to jest? Mi? To? A to jest rzecz, którą ty się nie powinieneś zajmować, dlatego proszę mi to zostawić. Okej. Proszę mi to zostawić, ciebie. Bo cię zaraz rzucam tutaj... Rzucam tym ciebie, uciekam, idę! Ja zostałam! Czemu ty jest taki tyle gazu? Widzisz, że tu jakiś gaz? Widzę, bo ja chcę naprawić moje auto, patrz, naprawiłem je! Mam gaśnicę! Dobra, i co teraz zrobimy? Ej, co tu się co się dzieje? Tato, jestem w kosmosie! Ej, co jest? Co, zobacz na moje miny, co ja robię za miny? Jestem astronautą! Co to jest? Dobra, widzowie, ja chyba zaraz... Ej, co ty się odwala, jak już szybko biegam! Nie zostawiaj mnie tu! Przepraszam cię, synku, twój tatuś jest bardzo nieodpowiedzialny, chodź, pomogę ci. Dobrze. Ty się palisz? Dobra, mam pomysł, jak ty się palisz. Zaczekaj. No co najmniej zrobisz? Ja muszę cię zostawić. Co się stało? Przenoszę się. Czarny ekran widzę. Ej!
Wyrzuciło mnie z gry gdzieś. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.